Chyba to jest Jace Lhow. A jeżeli nie, no to tutaj będzie jego poprawne imię, bo w montażu będę wam dawał imiona tych tytanów. No i w moim przypadku, żeby zejść z tytana, to muszę po prostu wcisnąć L1. I teraz lecimy z koksem dalej, kurde. W unicestwieniu pozostałych tytanów. Tutaj coś jest w sumie? Nie wiem, czy chcę ryzykować. No, dobra, zaryzykowałem maskę. Ale to dobrze. Może uda mi się tutaj zrobić 100%, a jeżeli nie, no to najwyżej wrócę do tego poziomu poza anteną i pokażę potem, czego mi zabrakło. Joe Blowy, kurde! Joe Blowy! Dawaj, Crash, osiądź go. Ale on dziwne odgłosy daje, nie? Jak go osiada się. Ja pierdzielę. Ale to jest przerażające momentami. Dobra, tutaj nic nie ma, nie ma. No to lecimy dalej. Pierwsza sekcja poziomu jest ukończona, więc teraz czas rozpocząć drugą sekcję. Myk, myk. Dobrze, dobrze jest. Teraz osiadamy Spider-Manki. O, to jest właśnie to, o czym wam wspominałem odnośnie Joe Blowa, czyli on jest w stanie, że tak powiem, tak wypiąć kolce, co pozwoli mu na łatwe zaatakowanie danego tytana. I odnośnie tych nowych tytanów, to mogę stwierdzić, że są one dosyć spoko, szczerze. Nie, serio, są one nawet spoko, nie przeszkadzają mi jakoś one super, ale nie wyobrażam sobie ich w normalnym Crash of the Titans na PS2. I tutaj jest Welefant, czyli połączenie orki i słonia. Jak zresztą słyszycie. No, i teraz właśnie mamy Welefanta naszego. Welefanta, kurde. I on ma specyfikację taką, że może w sumie jęzorem atakować, jak zresztą widzicie. Też pewnie coś innego bym znalazł, ale ja tylko znam takie oto specjalne ataki. No i żeby, że tak powiem, przejść dalej, no to musimy wybić daną grupkę tytanów, dlatego że tutaj była kłódka, która nam blokowała dostęp do tej oto sekcji. Checkpoint! I po raz kolejny Welefant. A po co mi drugi Welefant? Mam już swojego, więc co mi, kurde, z tego, że będę miał drugiego? Mógłbym technicznie, kurde, wymienić, żeby mieć pełne HP, ale nie widzę sensu w tym wypadku. O! I bez sens troszeczkę w tej gierce, czyli powrót skrzynek Nitro, które w zasadzie moim zdaniem trochę jest to bez sensu, dlatego że nie widzę sensu, żeby one się pojawiały, poza tym, że jest to nawiązanie oczywiście do tego, że kiedyś one mocno w serii były nadużywane, plus... No jakoś nie widzę sensu, poza tym, że są jakąś taką przeszkadzajką. I trochę mi się ich design nie podoba, bo ja wolałem jakby skrzynkę, która miała pełny napis Nitro, a tutaj mamy tylko jedno wielkie N, nic więcej. Jakoś mi to się nie podoba, jeżeli ma być szczery. I nie wiem, czemu na Joe Blowa chciałem przez chwilę powiedzieć blowjob, nie? Ja pierdzielę, to jest patola kompletna, nie? No, Gels Show. Jak zresztą słyszeliście przed chwilą, on do nas nawet przemówił. I to jest w sumie fajne, że ta gra ma takowe cutscenki, gdzie postacie ze sobą rozmawiają. Naprawdę fajna sprawa. Dobra, orka została pociśnięta i czas na trzecią sekcję poziomu. Poziom chyba się dzieli właśnie tak na 3-4 sekcje, coś takiego, więc poziomy jakoś super też długawe nie są. No i głupota tutaj weszła oczywiście, no bo jakby inaczej. Jak żeby inaczej w sumie. Ale okej, niech będzie. Yeah.
Dobra, nic tutaj nie ma. Nic nie ma. A i musimy teraz już wysiąść z niego, bo inaczej z tytanem nie doskoczymy. Niestety problem z tytanami w tej gierce jest taki, że one jakoś super wysoko nie skaczą, co niestety często powoduje, że musimy je zabijać, zanim będziemy chcieli gdzieś przeskoczyć. Wiecie co, ja bym w sumie wysiadł z tego i zobaczył, czy czasem tam nic u góry nie ma. Nie, nie ma, dobra. Niepotrzebnie wysiadałem w takim razie. Ale jak to mawiałem, przezorny zawsze jest ubezpieczony, tak więc... lepiej dmuchać na zimne, mimo co. Sprawdźmy, czy tutaj czasem żadnego Tiki Mask nie ma, nie ma. Okej. To jak nie ma, to nie ma. To idziemy dalej. O, tutaj mamy Tiki Mask. I bardzo ładny wodospad swoją drogą. Bardzo szanuję za coś takiego. Tu nic nie ma. Ale was dojadę teraz, nie? Dobra, 399 na 500. Teraz tylko trzeba będzie zrobić jeszcze rundę bonusową i będzie cacy. Będą cacyki, kurde, jak to mawiają. What? Ten tutaj o Rosji wspomina? Oj, i chyba mi się już teraz nie uda, dlatego że on się z powrotem nie zespawni, tak więc... a, pokażę wam rundę bonusową najpierw, zanim zginę. Tak oto wygląda runda bonusowa. Ona chyba zastępuje w zasadzie te Mojo Roomy z wersji na konsole stacjonarne. Szkoda, że Mojo Roomy już nie powróciły, bo były nawet całkiem w porze i w sumie wolałem je od rund bonusowych, które mamy teraz, ale... fajne jest to nawiązanie do klasycznego Crasha, mimo co. Bo jednak w ramach takiego przypomnienia to klasyczny Crash zapoczątkował te rundy bonusowe. No i jak widzicie, nie było to nic w sumie trudnego, więc skoro się nam tytan nie zespełni, no to pozostaje nam tylko jedno. Geronimo! Fajne jest to w tej gierce, że w sumie żyć nie tracimy, nie? Ponieważ ta gra nie ma systemu żyć, tylko... paski zdrowia, jak zresztą widzicie, więc jest to dosyć całkiem easy i chyba w tym wypadku będę musiał powtórzyć rundę bonusową, coś tak czuję, bo jakieś takie dziwne wrażenie mam, że mam za mało tych mojosów, kurde. Tja, chyba trzeba będzie powtórzyć. Ale jako, że wy to widzieliście, to ja będę mógł to szybko wyciąć, więc to nie będzie żadnego problemu z tym. Ponieważ ta gierka ma trochę też taki dziwny system, że jak zginiesz, to będziesz musiał wszystkie te Tiki Mask zbierać na nowo, nie? W sensie, oczywiście nie, że od początku poziomu, bo byłoby to niemożliwe. Aczkolwiek wiecie, chodzi mi bardziej o to, że ten, byście musieli ten, w danej sekcji zbierać tę maskę, nie? Ale zanim to jednak zrobimy, to może zaatakujmy tą dużą skrzynkę, żeby total wszystkich skrzynek był zaliczony. O, i mamy przy okazji maskę. To teraz pal gumę. Już jesteś mi bezużyteczny. I lecimy raz jeszcze w rundę bonusową. Tja, jeszcze raz trzeba będzie to wszystko zdobyć. Dobrze, że jednak tutaj wróciłem, bo bym miał dopiero zong. No i dobra, mamy zaliczoną rundę bonusową, więc teraz może lecieć dalej. O, Spider Monkey, Blow Joe. Joe Blow, kurde. Pff. Jeszcze niedawno o tym wspominałem, że mi się to myli. Fuck. To chyba będzie już ostatnia sekcja tego poziomu, coś mi się tak wydaje. T
Tia, już nawet można rozpoznać, kurde, muzykę. Znowu o tej Rosji wspomina, kurde? O co mu chodzi? No i mamy tutaj 500 na 500, więc będziemy mieli już stuprocentowane wszystko. Nawet będziemy mieli chyba ponad 500, dlatego że total dalej się nam zalicza, nawet jak mamy więcej niż 500, więc... Dokładnie tak, 505 na 500. 510 na 500 i teraz ostatni gel show nam został. Albo po prostu tytan rekinowy, tak czasami będziemy też na niego mówić, jak zapomnę jego imienia. No, i drzwiczki nam się odblokowały, bo ponieważ słyszałem, że kłódka opadła. No, i mamy 100% zrobione. Jeżeli Coco wypowie te trzy sekwencje, to już mamy pewne, że mamy 100%. Tak więc ten poziom możemy sobie już ominąć, ponieważ mamy go zrobionego na 100%. No i w sumie może przedstawię wam ten sklepik, bo czemu by nie. Więc mamy tutaj 6 rzeczy do kupienia. Mamy atak, mamy zdrowie, mamy slide, defense, jack oraz flick. Ja bym sobie myślę, że sobie atak kupimy. No i przy okazji sobie health kupimy. A, nie możemy już kupić, dlatego że mamy za mało mojosów. Teraz jak stąd wyjść? Dobra, X-em. Okej. Więc skoro mamy tutaj to zrobione, to możemy teraz pójść na tą sekwencję i na początku zrobić challenge niewymagający, czyli Event Slider. No i teraz za pomocą nowego tytana będziemy musieli tutaj przemierzać cały poziom. A tym tytanem jest nie kto inny jak Pandebra, czyli połączenie zebry oraz pandy. Całkiem spoko połączenie, nie powiem, że nie. I wiem, że tą rundę będziemy musieli zrobić dwa razy, dlatego że tutaj nie jesteśmy w stanie wszystkich masek od razu na jednym posiedzeniu zebrać, dlatego że one są w różnych miejscach poukrywane. Więc trzeba będzie tutaj... Będzie trzeba tutaj ładnie eksplorować poziom. Bo na razie tylko 3 żeśmy zebrali, a potrzebujemy jeszcze 3. No i oczywiście, że zbiorę sobie te mojosy, no bo ja bym miał nie brać. No, udało nam się zdobyć gem za slider event, czyli mamy zaliczony ten slider event. I teraz robimy po raz drugi ten event slider. Teraz w lewo polecimy, zamiast do góry. Ponieważ tutaj mamy jeszcze te maski. Proszę bardzo. Już 5 zebranych i 420... Sorry, jakie 420? Już mamy, kurde, prawie 500 tych mojosów. I teraz pytanie, czy nigdzie indziej dalej... Znaczy, czy już dalej nie ma żadnych tych... Mojos mask. Raz, kurde, mówię na to Mojos mask, raz mówię na to ten... Tiki Mask. Nie wiem, takie jakieś przyzwyczajenie dziwne. O, i teraz mamy 100%. Kiedy Crash wykonuje taki taniec, to już wiesz, że masz 100%. No dobra, no to skoro mamy to już zrobione, to czas na Wumpa Village Regular Playthrough. No. I to była prezentacja krótka tego oto poziomiku, więc let's do this.
I na samym starcie widzę, że mamy tutaj Spider-Manki. O, ale zostało pociśnięte. O Jezus Maria, nie chciałem aż tak. Fajne jest tutaj to, że obok nas jest taki mini jacht, gdzie są tutaj właśnie takie łódki i ta taka fala, która tutaj dobija do brzegu. Całkiem ładnie to graficznie wygląda. Akurat lubię na takie rzeczy zwracać uwagę, bo to zawsze cieszy oko, moim skromnym zdaniem. Tutaj widzę, że jakieś domki są, kurde. Jakby tutaj, nie wiem, ziomkowie od Papu Papu mieszkali, wiecie. Ci tubylcy. Kto wie, może znudzili się już, że tak powiem, wioską Papu Papu i stwierdzili, że się przeprowadzą na Wumpa Village. Dobra, zejdziemy sobie. I oczywiście system jest taki, że jeżeli chodzi o te pasiaste skrzynki, to musimy się odbić 5 razy. I wtedy jest wszystko git. O, siemanko, kurde, dawno cię nie widziałem. Co z tego, że to było poziom temu? Towarzystwo zostało pociśnięte. Tutaj jakieś wazy widzę, liany. Kurde, co tu się dzieje najlepszego? To ładnie nasi bohaterowie mają tutaj wioskę ogarniętą. Dobra, checkpoint. Przyda się, nie powiem, że nie. Aha, czyli takim malutkim tytanem nic nie zdziałamy w tym przypadku. W tym wypadku, kurde, to chciałem powiedzieć. Zregenerujmy sobie tutaj nasze dodatkowe zdrowie w postaci listków. Zeskoczymy teraz ze Spider-Manki i weźmiemy tytana po drugiej stronie, dlatego że ten tytan, o właśnie, ten Kei Komodo, czyli połączenie Komodo oraz smoka. Taka mini ciekawostka. Tak, czytałem na Wikipedii na temat tego tytana. To jest po prostu połączenie Komodo oraz smoka. Nie mylić oczywiście ze Spyro. I tym tytanem jesteśmy w stanie, że tak powiem, zniszczyć tą dużą skrzynkę. On ma podobne zastosowania co poprzedni tytani. Ci więksi zresztą. Bo może też tak daleko język wystawić. Jak zresztą widzicie. I po prawej stronie mamy poziom mikrofon, czyli będziemy mogli sobie mikrofonem, że tak powiem, podmuchać czy coś w ten deseń, żeby ulepszyć te ataki. Ale jako, że gramy na emulatorze, no to się nam nie przyda. Dobra, udało się. Kurde, myślałem, że już ta skrzynka utkwiła i to byłby dopiero problem. Ale dziwnie, kurde, brzmi odgłos skrzynki metalowej, od której się odbijamy. Tak szczerze, serio, to jest mega dziwne. O, widzę, konfrontacja tutaj nas będzie czekała. Mini. Ty nawet straszny nie byłeś, kurde, chłopie. Tych to w ogóle na strzała bierzemy, więc nie są oni w ogóle żadnym wyzwaniem. Dobra, kłódka się tutaj nam uzupełniła na zielono, co oznacza, że już będziemy mogli tędy przejść i zakończyć pewną sekcję. O, jesteśmy teraz w kopalni kryształowej. A to ci ciekawostka. I grzybki, halucynki, kurde. Z Rolling Stones. Albo z Crusha to Insanity. Z drogi do Totem Hawkam. Tylko że dziwnym sposobem świecą na niebiesko, a nie na zielono, tak więc to muszą być jakieś ekskluzywne grzybki, halucynki. A i po raz kolejny mamy tego Komodo. Albo K-Modo. Wysiadamy i go osiadamy. Jeszcze tylko 300 mojosów i będziemy mogli po raz kolejny zupgrade'ować naszego Yamraya.